Skoda Kodiaq zaskakuje wyglądem, zachwyca wnętrzem, przykuwa uwagę. Umów się na jazdę próbną. Zapraszamy Ultima, Zgorzelec, ulica Lubańska, 13A. Ja, nim rozpocznę rozmowę z panią Krystyną Gajko-Czentrajter, muszę się państwu do czegoś przyznać. Przed pierwszym spotkaniem z panią czułam ogromną tremę. Zresztą to chyba było widać. Wybitna artystka, niezwykła osobowość. Człowiek, którego chce się słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać. Bowiem rozmowa z panią Gajko-Czentrajter, proszę państwa, jest jak słuchanie, czytanie lirycznej, przepięknej, poruszającej opowieści o życiu, o ludziach, o emocjach. I kiedy dochodzimy do ostatniej stronicy, to najpierw czujemy ogromny zachwyt, by za chwilę poczuć jeszcze większy smutek. Powiem państwu jeszcze, że ta moja ogromna trema troszeczkę się zmniejszyła, ale narodziło się kolejne uczucie. Ogromne uwielbienie i jeszcze większa atencja. W jednym z wywiadów telewizyjnych powiedziała pani o sobie, iż myślała, że będzie przelotnym ptakiem, który na moment zagości w Bolesławcu. A pani tutaj założyła swoje gniazdo i tworzyła otaczającą ją rzeczywistość, aż wreszcie przemieniła przepiękny, czarodziejski ogród. Jak to się stało, że Bolesławiec stał się tym pani pięknym domem? Przede wszystkim witam panią serdecznie. Miło to spotkanie, również państwa ponownie. Bardzo mi miło. Chciałam powiedzieć, że ten przelotny ptak rzeczywiście miał dosyć skomplikowaną drogę do tego naszego pięknego miasteczka. No tak, mając na uwadze swój życiorys dosyć już długi, to wspominałam sobie, że przecież tak jak wiele z państwa albo z państwa rodziców przybyłam okropnie skomplikowane jakieś te loty, żeby trafić w jakieś miejsce, gdzie znajdę jakby swoją drugą ojczyznę. No, urodziłam się całkiem w innej części Polski. Mieszkałam tam bardzo krótko, bo wojenne zawieruchy mnie wymiotły razem z rodziną na Kresy. Tam trochę, że tak powiem, zatrzymałam się chwileczkę. Później przyjechałam już po ukończeniu wojny. Przyjechałam do Małopolski, a szczególnie do takiego ślicznego miasteczka, które się nazywa Żywiec, które państwo na pewno znakomicie znają. Mieszkałam bardzo blisko Pałacu Habsburgów i wysłuchiwałam różne tam legendy, które tam były związane z tym rodem. Później zawitałam na Dolny Śląsk i też przez kilka miast, aż wreszcie trafiłam do Wrocławia, gdzie się edukowałam dosyć długo. Później po tej edukacji również przemieszkiwałam, aż wreszcie przyszedł taki moment w swoim artystycznym, że tak powiem, działaniu, że po prostu zabrakło mi warsztatu. No niestety tak się w tych czasach bardzo jeszcze wtedy zgrzebnych i bardzo trudnych, kiedy skończyłam te studia, które nas, no, mnie otaczały, nie było możliwości zdobycia jakiejś pracowni artystycznej czy jakichś miejsc. I moi koledzy, którzy tutaj zostali skierowani nakazem pracy, koledzy z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, bardzo państwo znani, to znane nazwiska, zachęcili mnie, mówi: przyjeżdżaj, Krysiu, do takiego miasta, będziesz miała tyle gliny, ile będziesz potrzebowała, żeby zrobić jakąś rzeźbę. No ja się tak popchnięta również różnymi sprawami osobistymi, rozejrzałam się po tym Wrocławiu i pomyślałam sobie, że rzeczywiście może skorzystać z tej propozycji. No i wpadłam do Bolesławca. Tak się okazało, że było wtedy miejsce do pracy. Po pewnym czasie zaoferowali mi skromne mieszkanie. No i tak zaczęłam tutaj sobie trochę mościć gniazdo, no ale byłam cały czas mocno niezdecydowana, czy ja tutaj dłużej będę mogła jakoś się zatrzymać.
ale jednak pasja do tych materiałów, jak jest ta słynna bolesławiecka glina, albo gliny można powiedzieć, tak znakomite materiały, jakie tutaj mamy w okolicach Bolesławca i właściwie tutaj z czego korzysta przemysł całego Dolnego Śląska, to właściwie trudno było zamienić na coś innego. I ta glina mnie tak strasznie pokochała, a ja ją, że postanowiłam jednak, że tutaj dłużej pobędę. No i tak jakoś się stało, że później założyłam rodzinę. No i jakoś tak mi, mimo że miałam bardzo silne związki z Wrocławiem, to jednak postanowiłam, że jednak tak piękne miasto to ja nie opuszczę. Przez tyle lat spotykała Pani różnych artystów, opiekowała się nimi, była Pani również pedagogiem. Dzieliła się Pani i dzieli z widzami tym, co najważniejsze, co najbardziej intymne oddaje Pani swoje dzieła. O Pani życiu można powiedzieć piękne życie. Bardzo Panią proszę, proszę nam zdradzić swój sekret, jakąś refleksję. Jak pięknie żyć? Och, Pani zadaje strasznie skomplikowane w ogóle pytania. Ja po prostu tutaj jeszcze tak chciałam wspomnieć o tym, że ten Wrocław przyjeżdżał tutaj do mnie od samego początku mojego pojawienia się, bo w tych roku, kiedy ja przyjechałam do Bolesławca, to po pierwszy zalążek plenerów powstał ceramicznych właśnie. I tutaj zjeżdżali się, który się rozwijał poprzez lata, aż do momentu, kiedy ja objęłam w latach 90. pieczę nad tą imprezą, to przyjeżdżali artyści przeważnie, to byli artyści wrocławscy, ale później przyjeżdżali z okolic całego Dolnego Śląska, ale również później przyjeżdżali również z całego kraju, a następnie z zagranicy. Więc ja nie czułam się to tak jakby zaniedbana artystycznie, że jestem na jakimś straszliwym takim odludziu. Tutaj ludzie się garnęli. Wszyscy, którzy przyjeżdżali, to zachwycali się Bolesławcem, chociaż on nie był jeszcze tak piękny, jak w tej chwili jest. Ale ta energia, która jakaś, nie wiem, tutaj przyciągała przede wszystkim, ta właśnie moc tych materiałów ceramicznych spowodowała, że szalenie dużo tutaj bardzo interesujących, artystycznych, takich mocnych autorytetów się pojawiało. Przewijali się przeróżni artyści, naprawdę znakomici i cały czas coś w tym Bolesławcu się działo. I myślę, że ta atmosfera, nie wiem, coś jest w tym Bolesławcu, która przyciągała ten wspaniały taki artystyczny krąg ludzi, to jest coś, co jakby człowieka trudno jakoś to określić, powodowała, że miało się po prostu chęć do jakiejś takiej rywalizacji, żeby pokazać, że mimo wszystko, że mimo, że to jest mały ośrodek, a jednak potrafi urodzić sobie dobrych twórców, którzy mogą konkurować również z dziełami na całym świecie. Nie wiem, po prostu w swoich realizacjach sięgam właściwie cały czas do natury. Natura stała się moim takim przewodnim kierunkiem, wizją, pasją i ona mnie tak właściwie inspiruje do dzisiaj, bo jeszcze od czasu do czasu, mimo moich niedoskonałości fizycznych, jeszcze usiłuję coś stworzyć. Bardzo pięknie dziękuję Pani za rozmowę ze mną. Szanowni Państwo, pięknie żyć, żyć z ludźmi i dla ludzi. Ja wyciągnęłam z tej rozmowy taki wniosek. Dziękuję bardzo pięknie Pani Krystynie Gajku-Czenreiter.